Zbigniew Filar, dzień dobry Państwu. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach to jeden z kluczy do dobrej pracy, podróżowania czy poznawania nowych ludzi. Dlatego Zarząd Województwa Małopolskiego i Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie otwierają drzwi nauki angielskiego tym najmłodszym. Kraków to już trzecie miasto w naszym województwie, które bierze udział w programie Dwujęzyczne Wakacje Małopolskich Przedszkolaków. Wcześniej oficjalne rozpoczęcie programu odbyło się w Tarnowie i Nowym Sączu. Projekt, który ma zachęcić maluchów, dzieci, ale również rodziców do tego, aby uczyć się języka angielskiego, ale uczyć się w taki innowacyjny sposób poprzez zabawę. Przygotowane są ciekawe scenariusze dla dzieci. Te scenariusze są inne na każdy dzień. Również w ramach tego projektu przygotowane są specjalne filmiki, specjalne nagrania, które mają również zaktywizować dzieci do aktywnego spędzania czasu, ale również do wykorzystywania swoich zdolności manualnych. Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w realizację zadań, jakie stoją przed bibliotekami pedagogicznymi, mianowicie wspomagania nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych. Dzieci mają szansę nauczyć się języka angielskiego za pomocą platformy edukacyjnej, w której towarzyszyć im będą sympatyczne żuczki. Dzieci w zasadzie się nie uczą. Dzieci chłoną naukę, chłoną język, a świat obecnie tak jest skonstruowany, że język angielski w tym momencie jest językiem uniwersalnym, który każdy powinien znać i który każdemu się przyda. Warto dodać, że zgłoszenia do projektu przyjmowane są do końca lipca. Odpowiednie nasłonecznienie, teren, po którym spływa nadmierna ilość deszczu i pomoc zwierząt, które eliminują szkodniki. Czyli wszystko to, co jest potrzebne do produkcji wina w położonej 3 km od Wieliczki w Winnicy. Miejsce odznaczone symbolem rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej i dziedzictwa kulinarnego Małopolski. Ciężko pracowaliśmy, aby certyfikat ekologii uzyskać. Stało to się w 2018 roku. Nasze wina są certyfikowane europejsko jako wina ekologiczne. Żeby trafić do dziedzictwa kulinarnego, musimy też promować produkt regionalny, musi być stąd i na dobrą sprawę musi to być produkt ekologiczny. Odwiedzając winnicę, musieliśmy zapytać o wina, jakie są tu wytwarzane. Produkujemy wina wytrawne, które całkowicie nie mają w sobie cukru. Jest to poniżej grama cukru na litr. Są to wina przede wszystkim świeże, soczyste, które mają możliwość dojrzewania. Wina, które produkowaliśmy w 2018 roku, są na przykład teraz idealne do wypicia i to daje nam duży znak i pokazuje, jak nasze wina są trwałe. Dodajmy, że winnica Wieliczka produkuje 16 tysięcy butelek wina rocznie, znakomitej, bo ekologicznej jakości. To już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.